Czego możemy się spodziewać podczas Grand Prix Singapuru? Przede wszystkim safety cara, bo jak podaje Karol z cyrku F1, w ostatnich 13 edycjach safety car wyjeżdżał na tor aż 23 razy. Następnie możemy się spodziewać sporych poprawek przewiezionych przez niektóre zespoły. Na pewno jeden, którego koszulkę teraz mam na sobie, powinien pokazać coś ciekawego w ten weekend. Sporą zmianą będzie to, że została usunięta na torze Marina Bay trzecia szykana, więc będziemy mieli jedną dłuższą prostą, na której będziemy mogli oczekiwać jakiejś walki pomiędzy kierowcami. A co jest ważne na torze Marina Bay? Przede wszystkim docisk, bo jest to dość wolny tor i pomimo tego, że nie ma bardzo szybkich zakrętów, jest bardzo dużo średnich i wolnych zakrętów, to ten docisk jest bardzo potrzebny. Po drugie, dobra trakcja na wyjściach z zakrętów, bo właśnie z tych średnich i wolnych zakrętów bardzo ważna jest przyczepność mechaniczna. I ostatnim bardzo ważnym czynnikiem będzie sama ewolucja toru, bo oczywiście tor Marina Bay jest budowany jak co roku na ulicach Singapuru.